co się na tej granicy dzieje. To są nieoficjalne informacje, niepotwierdzone, ale słyszymy o tym, że w tych polskich lasach na granicy naprawdę może odbywać się dzisiaj po prostu dramat, po prostu tragedia. Europa brunatnieje. I widzimy to w tych wyborach bardzo wyraźnie. Widzimy to we Francji, widzimy to w Niemczech, widzimy to w Austrii. Europa brunatnieje. Polityka bywa zdradliwa, szczególnie kiedy szukamy sojuszy tam, wśród wrogów i kiedy nie uczymy się na swoich błędach. Wygląda na to, że właśnie w takie sidła wpadła obecnie trzecia droga. Właśnie dlatego przyjrzymy się dzisiaj ostatniej porażce koalicji. Zaobserwujemy zmianę politycznych kierunków na europejskiej arenie, pomówimy o powodzie negatywnego PR-u przedstawicieli partii i spojrzymy na kłopoty słynnej Róży Thun. Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i słupka, dzięki czemu będziecie na bieżąco z naszymi materiałami, a teraz dam wam jeszcze 3 sekundy, a wy napiszcie w komentarzu 3 słowa do Hołowni. 1, 2, 3 napisane? No to lecimy! Wydarzenia, które mają obecnie miejsce w Europie, to wielki przeskok. Wyniki wyborów do Europarlamentu mogły zaskoczyć niejedną osobę. Przyzwyczajeni do rządów lewicowych środowisk, mogliśmy nawet nie zauważyć, że średnie zadowolenie ze sprawowanych rządów zaczyna coraz gwałtowniej spadać. W rezultacie obserwujemy dziś niezwykle niestandardowe obrazy na całej szerokości Unii Europejskiej. Wiele osób uważa, że jest to element okoliczności, nagły upadek, który pogrążył owe środowiska. Wygląda na to, że czekają nas wielkie zmiany, choć zdaniem niektórych nie będą one pozytywne. Trzecia rzecz, przyglądamy się temu, co dzisiaj wieczorem i przez ostatnie dni, bo przecież te wybory w różnych krajach trwały różnie długo, przyglądamy, co dzieje się w Europie. I to, co dzieje się w Europie i co dzisiaj widzimy, napawa nas bardzo dużym smutkiem i zmartwieniem. Europa brunatnieje. Europa brunatnieje. Europa brunatnieje. I widzimy to w tych wyborach bardzo wyraźnie. Widzimy to we Francji, widzimy to w Niemczech, widzimy to w Austrii. Europa brunatnieje. I tym większa będzie odpowiedzialność tych kilku osób, które wyślemy do Parlamentu Europejskiego, żeby razem mądrze rządziły Europą. Argumentem jest po raz kolejny nazywanie opozycji brunatną siłą, tak jak robili to już wcześniej przedstawiciele koalicji rządzącej. Nie nazywa swoich przeciwników z imienia, jednak raczej z pewnością miał na myśli prawicowe środowiska. Konfederację, która wskoczyła w sondażach na trzecie miejsce, zamykając czołówkę, oraz Prawo i Sprawiedliwość, które uzyskało wyższe wyniki niż oczekiwano, doganiając niemalże Koalicję Obywatelską. To właśnie ich nazywa się dzisiaj tą agresywną siłą, która chce zaprzepaścić budowane przez lata demokratyczne wartości. Z jakiegoś jednak powodu osiągnęły ogromne wyniki w tych wyborach, pogrążając stronę lewicową. Skoro obywatele zaczęli tak intensywnie zmieniać zdanie, to chyba coś oznacza. Być może wskazuje to na to, że w Europie od dłuższego czasu źle się działo? A przecież to lewica obecnie sprawowała władzę. Kto jest więc tą toksyczną siłą zatruwającą nasz system? Zanim wyniki ujrzały światło dzienne, przewidywano, że trzecia droga poradzi sobie znacznie lepiej. Stawiano ją nierzadko na równi, bądź nawet nad Konfederacją. Mieli ogromny potencjał dzięki względnie nagłej popularności, jaką zdobyła partia w dość krótkim czasie. Szczególnie wybijał się tutaj Szymon Hołownia, który stał się powiewem świeżości na naszej scenie politycznej. Dzięki swoim wypowiedziom w Sejmie, ciętej ripoście i dość luźnej jak na polityka postawie, przysporzył sobie niemałe grono wielbicieli. Jego 5 minut nie trwało jednak długo. W porównaniu z innymi kluczowymi politykami pojawiał się niezwykle często w mediach. Mogło być to też jednym z powodów jego rychłego upadku. Każda kolejna wypowiedź przedstawiciela była coraz gorzej odbierana. Jest jeszcze rzecz, która też jakby, wiecie, oni, to jest strasznie ważna rzecz, którą oni nam robią i o której też trzeba bardzo mocno powiedzieć. Granica. Dzisiaj też o tym nie możemy zapomnieć. Kaczyński oczywiście Trybunałem Konstytucyjnym odwrócił nasze oczy od granicy, natomiast oni, odcinając media od tego, co się na granicy dzieje, doskonale wiedzieli, co robili. Bo gdybyśmy dzisiaj rzeczywiście mogli się dowiedzieć, co się na tej granicy dzieje, to są nieoficjalne informacje, niepotwierdzone, ale słyszymy o tym, że w tych polskich lasach na granicy naprawdę może odbywać się dzisiaj po prostu dramat, po prostu tragedia. A nie można o tym donieść, nie można tego zweryfikować, nie ma tam mediów, które mogłyby o tym opowiedzieć. Słyszymy tylko aktywistów, słyszymy mieszkańców, którzy o tym opowiadają i próbują się jakoś organizować, o ciałach, które są znajdowane w lasach, o
odmrożonych dzieciach. To są dramatyczne doniesienia. Dobrze by było je móc zweryfikować, bo polskiej Straży Granicznej niestety wierzyć już nie można. Nie wyglądało też na to, by miał on uczyć się na swoich błędach. Nie wyciągał wystarczająco wniosków ze swoich źle odbieranych wystąpień, przez co, nawet jeżeli kolejne wypowiedzi miały lżejszy akcent, stał się symbolem wchodzenia dwa razy w te same pułapki. Sprawa dzieje się na granicy polsko-białoruskiej. W takich miejscach zaczynały się realne wojny. Każda kula, która zostaje wystrzelona i która może ranić na przykład białoruskiego pogranicznika albo żołnierza, który zostanie w ramach prowokacji tam podstawiony, może doprowadzić do takiej eskalacji konfliktu, jakiej nie widzieliśmy. A więc jeżeli dochodzi do tego typu zdarzeń, to rozumiem, że pewne rzeczy być może muszą być przeprowadzone w milczeniu i ciszy po to, żeby zaznajomić opinię publiczną z efektem działań, a nie działać w logice gorącego headline'u i zaostrzać konflikt. Oczywiście afera ta dotyczy także innych polityków. Kamysz, drugi przedstawiciel trzeciej drogi, szczególnie w ostatnim czasie spotkał się z niemałą dawką krytyki. Minister przyznał, że o incydencie z zatrzymaniem żołnierzy na granicy polsko-białoruskiej dowiedział się tuż po jego wystąpieniu, czyli pod koniec marca. Informację tę przekazał mu komendant żandarmerii wojskowej. Mimo to szef Ministerstwa Obrony Narodowej nie zdecydował się na wcześniejsze poinformowanie opinii publicznej o tym zdarzeniu. Dopiero po ujawnieniu informacji przez media, w tym przypadku przez portal Onet, Kosiniak-Kamysz zdecydował się zabrać głos i skomentować całą sytuację. Więc gdy informacje te ujrzały światło dzienne, spotkało się to z niemałym oburzeniem w społeczeństwie. Bardzo panie państwu dziękuję. Panie premierze, ja mam jeszcze pytanie, ale nie, panie premierze, ja mam bardzo konkretne pytanie, proszę nie uciekać. No i chcemy uzyskać kompleksową informację. No pan nie udzielił tej informacji, tylko po prostu pan powiedział, że nie ma pan wiedzy w tym zakresie i liczy, że wszystko będzie dobrze. No nie będzie dobrze, jeżeli minister obrony narodowej ucieka i nie daje pełnej informacji. Biorąc pod uwagę, że sprawa dotyczy ważnej kwestii, jaką jest bezpieczeństwo na granicy i działania polskich żołnierzy, można zastanawiać się, dlaczego minister zwlekał z poinformowaniem o tym opinię publiczną. Przed samymi wyborami sytuacja partii stawała się tylko gorsza. Mimo tego, że sprawa ta powinna w sumie mieć impact na całą koalicję, zdaje się, że to właśnie mniejsze ugrupowania ucierpiały na sytuacji najbardziej. Czemu więc sprawa ta obeszła Donalda Tuska bokiem? Z pewnością nie jest tak, że całkowicie go nie dotknęła. Szef rządu ma jednak pewną przewagę nad resztą koalicji. Ma liczne grono trwałych wyborców. Wielu z tych, którzy głosują na trzecią drogę i lewicę, oscyluje między trzema opcjami. Poza tym za takie sprawy jak ta związana z aresztowanym żołnierzem teoretycznie nie leżą w obowiązkach polityka. Kredyt, zazwyczaj właśnie ten negatywny, zbierają ci, którzy reprezentują określone stanowiska. Donald Tusk może w tym czasie obserwować wydarzenia z bezpiecznej odległości, wychodząc przed szereg tylko wtedy, gdy jest to konieczne i tylko ze świadomością tego, co chce powiedzieć. W ten sposób nie popełnia tak często takich błędów jak chociażby Szymon Hołownia w ciągu zaledwie kilku miesięcy. Nie oznacza to, rzecz jasna, że koalicja też nie straciła. Być może ich sytuacja wygląda stabilnie, jednak w grze, w której biorą udział, nie liczy się tylko ilość otrzymanych głosów, ale także poparcie zebrane przez opozycję. A ta niemalże doścignęła partię Tuska. Tym samym są oni prawie ex aequo w ilości otrzymanych mandatów. Ta walka będzie pewnie długo trwać, jednak nie dla wszystkich przyszłość wróży obiecująco. Być może obserwowanie sporu między koalicją a PiS-em przez kolejne lata nie brzmi dla nas jak szczyt marzeń, jednak dla obu partii jest to wygodniejsza sytuacja niż ta, z którą zmagają się przedstawiciele opozycji. Lepiej utrzymać się na szczycie w sporze, niż powoli upadać. Niektórzy politycy podjęli jednak tragiczne w skutkach decyzje. Jedną z takich postaci jest Róża Thun. Ja znam Różę już jakiś czas. Byłem z nią w Parlamencie Europejskim, byłem z nią w Brukseli. Jak Róża wchodzi do Parlamentu Europejskiego, kłaniają jej się wszyscy. Kłaniają jej się wszyscy, szefowa Komisji Europejskiej, przewodnicząca parlamentu, komisarze, wszyscy znają Różę Thun. Każdy wie, kto to jest Róża Thun. Czy jej się ktokolwiek kłania w Parlamencie Europejskim, nie wiem. Co jest jednak pewne, to to, że na naszym podwórku nie zdobywa już raczej takiego poklasku. Dalej idziemy, okręg 13. Ale zaraz, że tam nie ma mandatu, jednak Róża Thun? Nie. I tu fanfary powinny być w tym. No ludzie, wy jesteście świniami, no proszę was, na jakieś świętości powinny być. Ja też tak uważam, bo z drugiej strony jak ona tam, jej tam nie będzie, to będzie tutaj. I będzie chodziła po tych stacjach wszystkich telewizyjnych, radiowych i po prostu mnie kurwica strzeli któregoś dnia.
No tak to się skończy. Ja pani Różo, ofiarą. A ja mówiłem, przyjść do kanału Zero, tutaj pani nie mogła nic stracić, tylko zyskać. Faktycznie, gdy tylko pojawia się na naszej scenie politycznej, to media od jej wybryków i niefortunnych wypowiedzi nie cichną. Nie jest ona idealnym przykładem stanowisk proponowanych przez partię, do której dołączyła. Wygląda to raczej tak, jakby starała się udawać, że jakkolwiek pasuje do środowiska, w którym się obecnie znalazła. Jednak zupełnie co innego właśnie teraz zwróciło uwagę mediów. Kobieta, która przez 15 lat cieszyła się obecnością w parlamencie. Po przejściu w szeregi trzeciej drogi, po raz pierwszy od lat nie będzie zasiadać w instytucie. Jest ona też idealnym przykładem nieporządku panującego w strukturach ugrupowania. Trzecia droga wysyła sprzeczne sygnały do swojego elektoratu. Z jednej strony popiera Zielony Ład i pakt migracyjny, a z drugiej jej reprezentanci wstydzą się swojej przynależności i deklarują poglądy przeciwne do linii programowej, dodając do tego niskiej jakości populizm, jak nagła zmiana stanowiska w sprawie CPK tuż przed wyborami, trzecia droga traci wiarygodność w oczach wyborców. Historia pokazuje, że efemeryczne partie ostatecznie kończą jako przybudówki większych graczy na scenie politycznej. A wy uważacie, że to koniec trzeciej drogi? Nie zapomnijcie zostawić łapki w górę i subka. Siema!